Stowarzyszenie Gminy Powiatu Małopolski od 1996 roku przyznaje tytuł Małopolanina Roku. Po raz pierwszy otrzymał go Ojciec Święty Jan Paweł II, a następnie profesor Coll, Szymborska, Miłosz i wiele, wiele innych znakomitych osób. Dzisiaj wręczamy tytuł Małopolanina Roku prezydentowi Krakowa, profesorowi Jackowi Majchrowskiemu. Niestety Agnieszki Radwańskiej nie ma, dzisiaj przygotowuje się do Tańca z Gwiazdami. Również przyznaliśmy tytuł Człowieka Roku dwóm wybitnym naukowcom. Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, profesorowi Michałowi Kleiberowi i prezesowi Polskiej Akademii Umiejętności z siedzibą w Krakowie, która ma ponad 200-letnią tradycję, profesorowi Andrzejowi Białasowi. Tytuł Małopolanina Roku przyznawany jest osobom, które albo urodziły się na terenie Krakowa i historycznej Małopolski, albo tutaj mieszkają i pracują, albo też swoim wielkim wkładem przyczyniły się do rozwoju Małopolski. Jestem bardzo z tego zadowolony i dumny, bo jak się dowiedziałem właśnie, jest to pierwsze wyróżnienie dla przedstawiciela samorządu. Do tej pory byli to raczej uczeni, politycy, ludzie kultury. Wielkie wyróżnienie, Człowiek Roku dla całej federacji z tych związków gmin i powiatów, to jest naprawdę duża rzecz. W tej chwili to rzeczywiście po prostu jesteśmy pod pręgierzem niemalże opinii publicznej. Tak jak mówiłem, zamiast uczonych słucha się szarlatanów. Traktuję to jako wielki honor. Po pierwsze dlatego, że w ogóle tego typu wyróżnienia są zawsze bardzo miłe, ale może także dlatego, że to jest honor, który oferowali mi samorządowcy. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że nasza przyszłość, udowodniliśmy to już przez ostatnie prawie 30 lat, właśnie leży w dobrze funkcjonujących samorządach.